W ostatnim czasie ROH miało spory problem ze swoim rosterem, ponieważ raz za razem odchodziły takie dosyć poważne nazwiska. W ostatnich miesiącach odeszli tacy zawodnicy jak Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Donovan Dijak czy ACH i jeszcze paru na pewno by się znalazło. No i wyglądało to różnie, próbuje ROH jakoś się trzymać, ale może wreszcie jest jakaś taka ciekawa informacja na plus, jeżeli chodzi o te transfery, mianowicie były dwukrotny mistrz ROH, który jest bardzo szanowany wśród fanów tej federacji, Austin Aries, kilka dni temu zamieścił dosyć ciekawego tweeta na swojej stronie twitterowej, informując, iż coś ciekawego czeka go pod koniec miesiąca w Los Angeles i w Las Vegas, podkreślamy Las Vegas, i jeszcze, że coś tam fajnego będzie dla niego w listopadzie. No i cóż, podkreśliliśmy Las Vegas, bo tak się składa, że w Las Vegas jest nas najbliższa gala pay-per-view od Ring of Honor Death Before Dishonor, który jest 22 września. No i tutaj taka ciekawostka z tym Las Vegas, ponieważ kiedy Austin Aries w 2015 bodajże roku odszedł z TNA, no to raz pojawił się na evencie ROH, to był lipiec 2015, jak dobrze pamiętam. I gdzie to było? No właśnie w Las Vegas. Wówczas Austin Aries wziął udział w pojedynku 3-3. No więc wydawałoby się, że jest taka dosyć ciekawa informacja, że być może coś się szykuje, jakiś hype na tym najbliższym pay-per-view. No ale kwestia jest też tego, jak się przyjrzymy tego, jak niedawno Austin Aries odszedł z WWE, no że jak wiadomo, tam zgodnie z kontraktem obowiązuje go tam klauzula 90 dni, która upływa 5 października, tak więc terminy tak nie bardzo się zgrywają. No jeżeli się nie uda, no to się nie uda, no trudno. Są też oczywiście inne eventy, na których można przeprowadzić powrót byłego mistrza. Tak jakby chociażby tour Global Wars, który jest chyba w październiku właśnie. No i oczywiście jest też Final Battle, wiadomo. No ale jak to jest z tym kontraktem? Z tego co wyczytałem, to jest tak, że po prostu WWE musi pozwolić, jeżeli to jest coś większego niż takie bardzo, bardzo indysowe. No okej, na Death Before Dishonor pay-per-view raczej zapewne by Austin Aries nie mógł jeszcze się pojawić. Kwestia to by była dogadania się, więc powiedzmy, że zróbmy taki hype i niech się dogadają, tak? Bo ROH przecież powiedzmy wytrenowało paru wrestlerów, chociażby tych, których wypowiedziałem na początku, którzy potem przeszli do tego WWE, więc ROH też było na pewno nieraz wspominane na WWE.com, więc no powiedzmy, że jakoś się tam ugadają i będzie wielka niespodzianka na tym pay-per-view, ale wiem, że to już jest marzenie ściętej głowy, okej. Pomijając to, dzień później, dzień po tym pay-per-view mamy taping telewizyjny i być może tam Austin Aries mógłby się pojawić, a odcinek wyemitowany w telewizji z jego udziałem byłby już w telewizji już po tym 5 października, więc nie byłoby najmniejszego problemu. A jeżeli nie, no to tak jak mówiłem, Global Wars, Final Battle, no być może jeszcze turniej Survival of the Fittest. No i zobaczymy, jak to wyniknie. W każdym razie nadzieję mieć można, iż prędzej czy później AA, the greatest man that ever lived, jak to lubił o sobie mówić w ROH, że być może znów do nas zawita, co byłoby na pewno bardzo ciekawe. Zdaje się, że ROH też jakby troszeczkę hype'owało ten temat, ponieważ ostatnimi czasy Austin Aries był wspominany w Ring of Honor. Nie tak dawno ROH puściło na YouTube walkę z przeszłości z jego udziałem. Tam ROH tak mniej więcej tam raz na tydzień wrzuca na swój kanał YouTube jakąś tam pojedynczą walkę z dawnych lat. No i całkiem niedawno wrzucili pojedynek Austina Ariesa z Coltem Cabaną z 2009 roku. Inna jeszcze ciekawostka jest taka, że jak teraz niedawno ROH było w Anglii, znaczy w Wielkiej Brytanii, i mieli event w Edynburgu. Jak później oglądałem ten event na komputerze, to tam właśnie komentator ROH Ian Riccaboni wspomniał właśnie nazwisko Austina Ariesa w openerze, w którym występował Kenny King. A no właśnie, skoro o tym mowa, poczepmy się troszeczkę tego Kenny Kinga i przy okazji jego dawnego już tak team partnera Reta Titusa. Ja zakładam taki scenariusz, na to mam wielką nadzieję, że Kenny King na Death Before Dishonor zostanie nowym ROH Television Championem. No i wówczas od razu
moim zdaniem kreuje się już scenariusz na pierwszy, poważniejszy feud dla niego, mianowicie właśnie z jego byłym tag team partnerem Rhettem Titusem i w tle pas ROH TV. Byłyby do tego spore podstawy, ponieważ cofnijmy się do roku 2012, kiedy ci panowie jako All Night Express występowali razem. No i na Best in the World 2012 Kenny King i Rhett Titus zdobyli pasy tag teamowe, a jakoś mniej więcej dwa tygodnie później Kenny King poszedł sobie do TNA, tak więc ciach, wszystko poszło w pizdu. Pasy tag teamowe zostały zwakowane, Rhett Titus pozostał w ROH, a to, że miał pasy tag teamowe, no i co, i zostały zwakowane, no i co, no i sorry koleś, no niestety miałeś pecha. Byłeś mistrzem, a już nie jesteś mistrzem. Tak więc na tym można by troszeczkę tak oprzeć tą rywalizację, że Rhett Titus mógłby mieć właśnie pretensje do Kenny Kinga, no kurczę koleś, zdradziłeś mnie kilka lat temu, to teraz ja za to zabiorę coś tobie, czyli właśnie ten pas ROH TV Champion. No i tutaj też jakoś można by ulokować Austina Aerisa, który gdy występował w ROH tak w tym 2009-2010 roku, to on właśnie występował mając często przy sobie dwóch pomocników, którymi byli właśnie All Night Express, tak więc jakieś takie reunion, albo w jakiś sposób dopasowanie Austina, który opowie się po jednej czy po drugiej stronie, lub też będzie jakoś mediatorem, no w jakiś sposób to wszystko złożyć w jedną całość można by, tak więc jakaś robota dla Austina by była, a zapewne też by się ucieszył pracując znów ze swoimi dawnymi kolegami. No i poza tym oczywiście oczywista oczywistość, Austin Aries kontra Cody na Final Battle? Któż to wie? Myślę, że to by było dosyć ciekawe, mimo że wydaje się, że wtedy byłaby pewność, że Cody raczej pas obroni, chociaż ja myślę, że Cody do końca roku spokojnie ten pas podtrzyma, no ale mniejsza o to, tak czy inaczej chodzi o to, że ciekawie by to się prezentowało, ta karta, tak jak karta Death Before Dishonor moim zdaniem do tej pory prezentuje się również interesująco, dlatego na pewno spotkamy się tuż przed tą galą pay-per-view, oczywiście będzie gość, ten sam gość, który miał być przy Best in the World, miał to być jego debiut, no ale uznał sobie, że sobie zachoruje, więc go nie było, teraz będzie drugie podejście i zobaczymy, jak to wyniknie. A w którym ja miejscu w ogóle jestem, że nie? Jak widać troszeczkę inaczej jest, no jestem gdzieś tak na wysokości piątego piętra. Dlaczego? Ponieważ jestem tak wysoko, tak jak wysoko są moje oczekiwania co do nadchodzącego pay-per-view Death Before Dishonor. Taki mam tutaj widoczek, tak wygląda część Szczecina. A jeżeli chodzi o to, jakby ktoś się chciał doczepić, że kręcę ten odcinek ROH Cast, mówię o ROH, a nie mam na sobie niczego z ROH, tak jak w każdym odcinku, no to sorry, ale się mylicie. Taki plecaczek jest całkiem dla mnie wygodny. To się normalnie zakłada na plecy, no i jest to dla mnie wygodne, że mam wszystko w jednym miejscu. Bułki do pracy, wodę i notatnik z długopisem. No tak więc jak widzicie, można powiedzieć, że gdziekolwiek kroczę, Ring of Honor jest ze mną. I dlatego właśnie, teraz tutaj spaliłem strasznie, no trudno, może to wytnę, a może nie. Więc pozostaje tylko powiedzieć jedno, bo cóż by innego, tak żeby cały Szczecin usłyszał. Oglądajcie Ring of Honor!